To jest program Oddaję Państwu Głos. Paweł Rabiej w naszym studiu, przypominam. I czekamy na Państwa telefony. 578-018-149. O proteście lekarzy chciałbym, żebyśmy teraz wspomnieli. By dzisiaj błysnął poseł Prawa i Sprawiedliwości Stanisław Pięta, który powiedział tak: jeśli uczciwie głodują, to schudną. Proszę pana, Nowoczesna też do tego podchodzi wyłącznie dietetycznie? Nie, no, strasznie mnie zbulwersowała ta wypowiedź, bo rzeczywiście ona pokazuje taki brak, no, szacunku dla obywateli. To jednak jest protest, który ma charakter mocno godnościowy. Ja uważam, że to jest protest rozpaczy, bo rzeczywiście rezydenci zarabiają niewiele. To jest niewiele ponad 2000 zł na rękę. Jak na osobę, która skończyła studia medyczne, które są bardzo ciężkie, która skończyła też już ten roczny staż i pracuje w szpitalu i ma nocne dyżury, często pracuje po kilkadziesiąt, wręcz godzin na dobę z rzędu. To są niewielkie pieniądze, więc ja w ogóle dostrzegam w tym proteście, bo rozmawiałem z rezydentami zupełnie tak niepolitycznie oczywiście, tylko starając się wsłuchać w ich potrzeby i zrozumieć, jaka jest ich sytuacja, no to uważam, że to jest naprawdę protest, który ma charakter mocno godnościowy. Ale pana powinny cieszyć takie wypowiedzi, bo dzięki nim prędzej spadnie poparcie dla PiS niż lekarze, schudnie poparcie dla PiS niż lekarze, a Nowoczesna przytyje w sondażu. No, Nowoczesna może, ja nie wiem, czy Nowoczesna przytyje przez takie wypowiedzi w sondażach, no to raczej świat, to może spowodować taką reakcję u ludzi, że jeżeli już jesteśmy przy takiej metaforyce diety czy chudnięcia, to że pana posła by należało z diety poselskiej wysłać na jakąś inną dietę, może umysłową. Pani Marzena z Warszawy przy naszym telefonie. Pani Marzeno, oddaję pani głos. Dobry wieczór. Halo? Halo, halo, pani Marzeno, czy słyszymy się? Chyba nie mamy, pani Marzeny. To za ten czas prezydent i prezes PiS lubią się ostatnio spotykać nie po to, żeby wspólnie oglądać ucho prezesa, tylko po to, żeby skupić się na reformie sądownictwa. Tylko trudno jest im działać wspólnie, bo obaj mają silne charaktery, tak mi się wydaje. Tylko że przynajmniej próbują coś zrobić z tymi sądami, a Nowoczesna chyba nie widzi potrzeby reformy nawet. Nie, my widzimy potrzebę reformy, bo rzeczywiście z punktu widzenia efektywności działania sądów to widać, że ta reforma jest potrzebna. Mamy olbrzymi korek spraw sądowych, opłaty są wysokie. Jest 15 milionów spraw w sądach. One się ślamazarzą, ciągną się strasznie długo. No to przeczy też takiemu poczuciu, że jednak ludzie chcieliby, żeby szybko ich sprawy zostały w sądzie, nie tylko sprawiedliwie, ale i szybko rozstrzygane. Co jest tym głównym problemem? Przewlekłość postępowań? Przewlekłość jest olbrzymim problemem. Nie tylko w kwestiach cywilnych, ale i w kwestiach gospodarczych. Ja sam pamiętam, miałem proces gospodarczy. To w ogóle historia tego typu, że on trwał tak długo, a niekompetencja sędziego, którego prowadził, była tak wielka, że myśmy z naszym przeciwnikiem postanowili siąść do stołu mediacyjnego i się dogadać, bo doszliśmy do wniosku, że szkoda nam czasu już na ten proces sądowy. I rzeczywiście dogadaliśmy się, podpisaliśmy mediację. No, w sprawach gospodarczych to jest dość trudne, bo ona była bardzo skomplikowana, ale jednak udało się. Natomiast jeśli chodzi o te propozycje pseudoreformy, trzeba powiedzieć niestety, sądownictwa, uważamy, że i bardzo jasno to powiedzieliśmy, że te propozycje, które są na stole, one nie rozstrzygną właśnie najważniejszych rzeczy. Przewlekłości, wysokich opłat sądowych, które muszą być mniejsze. No i jednak mimo wszystko najważniejsze jest to, żeby sędziowie rządzili sprawiedliwie, dlatego że nikt nie nadepnie im na kręgosłup, nikt go nie przetrąci. Więc no, te ustawy nie rozwiązują tego, co jest najważniejsze tutaj. Pani Maria z Warszawy przy naszym telefonie. Pani Mario, będzie pytanie o reformę sądownictwa czy o coś innego. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja chciałam zapytać o takie sprawy. Głównie chodzi mi o to, żeby się pan Rafi jako kandydat na prezydenta Warszawy tak troszeczkę oficjalnie bardziej dokładnie, że tak powiem, pokazał nam, bo ja nie bardzo wiem tak. Dzisiaj jest ku temu okazja. Pan Paweł Rafi właśnie po to tutaj przybył. Chociażby nie wiem również i to, dlaczego jego partia w sposób oficjalny go nie popiera. Próbuje się też Nowoczesna zapisywać tu na wspólne listy z Platformą. To o co chodzi? No, czy chce tak się tylko trochę pobawić tutaj? Bo mówienie, że to potrzeba, to a komunikacja. Jeszcze mówi mi, że komunikacja jest w miarę dobra, jak ja. No nie wiem, to chyba, że pan na bliskiej ochocie tam dojeżdża gdzieś. A tak, to co to jest? No to tak trochę nie bardzo. Jak pan jest w komisji, bardzo ładnie pan tam pracuje, no to może by pan coś konkretnego powiedział. Co pan zrobi na pierwszym rzędzie, jak będzie, powiedzmy, już tym prezydentem, co zrobi z tymi osobami, które są pozbawione mieszkań, są w jakimś zawieszeniu. No, a poza tym to wreszcie niech partia powie odnośnie pani Gronkiewicz, niech wreszcie zostawi ten stołek, żeby pan mógł zasiąść tam jako prezydent, a pana partia nic. No to
trochę to. Pani Mario, dajmy szansę. Paweł Rabiej, proszę bardzo. Dziękuję za to pytanie. Ja może zacznę od mieszkańców, bo pani pytała od mieszkańców, a to jest kwestia jednak najważniejsza. Ja, ciągnąc ten wątek, o którym rozmawialiśmy, uważam, że miasto powinno, żeby zamknąć dobrze kwestię reprywatyzacji, zobaczyć, ile osób zostało przez czyścicieli kamienic dotkniętych właśnie podwyżką czynszów, bo tak naprawdę miasto straciło to z oczu. Nie pomagało i nie wie tak naprawdę, jaki był los tych osób, co się z nimi działo. I części z nich należy naprawdę zadośćuczynić finansowo, bo część z nich wpadła w poważne problemy finansowe. Ja rozmawiałem z takimi osobami. Rozmawiałem też z osobą, która znalazła się wręcz na bruku, z panią, która pracowała w hotelu, zna dwa języki, straciła adres, straciła mieszkanie i generalnie mieszkała przy torach na Pradze Północ, więc no, to są takie historie. I uważam, że nie zamkniemy sprawy reprywatyzacji uczciwie, jeżeli się nie przyjrzy wszystkim tym przypadkom, nie zidentyfikuje ich, jeżeli miasto na przykład nie oddłuży tych osób, na których bardzo często ciążą długi. I myślę, że to jest najważniejsze, jeżeli chodzi o tę sprawę ludzką. Natomiast Nowoczesna dość twardo mówi o tym, że reprywatyzacja w Warszawie, zresztą właściwie myśmy od roku, kiedy afera reprywatyzacyjna się zaczęła, zaczęli mówić o tym głośno i bardzo jednoznacznie mówiliśmy o tym, że pani prezydencie powinna podać do dymisji. No nie podała się. Chce zakończyć tę kadencję w terminie. Natomiast uważam, że robi wielki błąd. Po pierwsze, no, obrażając warszawiaków tym, że nie dostrzega ciągle i udaje, że problemu nie było. I też nie proponując takiego rozwiązania, o którym mówię. Bo mając rok jeszcze do końca kadencji, naprawdę mogłaby to zaproponować i miasto mogłoby całą tą energię, którą dzisiaj wkłada w to, żeby Hanna Gronkiewicz-Waltz nie przychodziła na komisję, włożyć właśnie to. Właśnie twarzą w to. Twarz z Pawłem Rabiejem czy z Patrykiem Jakim, tak mi się wydaje. Ale jeszcze tylko powiem, a propos tej jasności co do tego, jakie jest stanowisko partii co do mojego kandydowania, to jest ono o tyle jasne, że w czerwcu Nowoczesna oficjalnie mnie wskazała już na kandydata na prezydenta Warszawy. No i tutaj jest mowa oczywiście o współpracy opozycji, natomiast ten fakt jest już no, faktem, z którym opozycja, czyli też pozostałe partie muszą się liczyć. Trzeba się w całości zmierzyć. Pani Ewelina z Sulejówka, kolejny telefon. Dobry wieczór, pani Ewelino, prosimy o pytanie. Dobry wieczór. Ja mam do pana takie pytanie a propos komunikacji, które wcześniej już tam padała rozmowa. Chciałam zapytać, bo pan powiedział, żeby dojeżdżać gdzieś tam samochodami do kolejki i tak dalej. Ja mieszkam w Sulejówku. Czy pan sobie zdaje sprawę, gdzie są parkingi na przykład w Sulejówku, Sulejówki Miłośnej, w Woli Grzybowskiej? W Warszawie Wesołej, żeby zostawić te samochody i wsiąść do SKM-ki i dojechać do tej Warszawy. Czy pan się orientuje, czy istnieją takie parkingi, czy jest gdzie zostawić ten samochód? W Sulejówku akurat, dziękuję za pytanie, w Sulejówku akurat orientuję się, bo bywam tam dość często, ze względu na to, że mam tam znajomych, więc sam dojeżdżam tam kolejką i widzę, jak wygląda infrastruktura. Zdecydowanie jest ich w ogóle w okolicach Warszawy za mało, bo tak naprawdę myśmy wyliczyli, że brakuje około 60-70 parkingów właśnie przy kolejce. One też nie załatwią zresztą wszystkich spraw, bo część osób chce dojeżdżać też samochodem bliżej miasta, a potem przesiadać się na komunikację miejską, więc tak naprawdę, żeby to kompleksowo załatwić, to potrzebne są i parkingi przy kolejkach właśnie w Sulejówku, w Miłosnej, ale też parkingi bliżej centrum Warszawy. I myślę, że to by wtedy rozwiązało sytuację. No, jest tak, że rzeczywiście w badaniach warszawiacy nie narzekają na to, ale jest zagrożenie, że za 2-3 lata naprawdę będziemy się dusili coraz bardziej i trzeba coś z tym zrobić. Dziękujemy pani Ewelino. Poseł Gryglas nie grał już z wami w jednej drużynie, bo on nosi opaski patriotyczne, a to w Nowoczesnej jest niedopuszczalne, czyli nie ma demokracji wewnątrz partii, obawiam się. Nie, to nie dlatego się rozstaliśmy. Ja bardzo szanuję posła Gryglasa, zresztą współpracowaliśmy w Warszawie, bo był naszym posłem z Warszawy, więc wiele rzeczy realizowaliśmy razem, ale jeżeli rozbieżności w różnych kwestiach są duże, no to z szacunku dla wartości obu stron trzeba się po prostu umieć aksamitnie rozstać i tutaj się aksamitnie rozstaliśmy. Tu nie chodziło o tę opaskę. Ja zresztą powiem, że ja osobiście uważam, że należy z symbolami patriotycznymi dość uważać, to znaczy bardzo mi się nie podobało też podczas Powstania Warszawskiego, jak różne osoby obnosiły się z opaską powstańczą, bo mamy powstańców, którzy ciągle żyją i którzy mają wielkie prawo przede wszystkim tę opaskę nosić i trochę mi się to nie podobało. I trzeba do tego podchodzić rozumiejąc, głową. Rozumiejąc oczywiście to, że każdy chce się identyfikować z tym i naturalnie rozumiem to uczucie, ale z drugiej strony największe prawo do tego mają osoby, które rzeczywiście w powstaniu walczyły czy przelewały
cały krew za Polskę. Telefon z Częstochowy tym razem. Pan Mirosław, halo, oddaję panu głos. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie Mirosławie. Słuchamy pytania. Pan Paweł Rabiej jest w studiu. Mam jedno pytanie. Pan poseł jest uprzejmy opowiadać różne rzeczy ciekawe na temat Warszawy, ale chciałbym posłuchać tego, co pan poseł ma do powiedzenia na temat tego, co Nowoczesna dzisiaj jest w stanie zaproponować Polakom. Dlatego, że słuchając różnych, a przede wszystkim przewodniczącego państwa partii, można odnieść wrażenie, że państwo macie raczej do zaproponowania nic. Dziękuję, to wszystko. Dziękujemy, pan poseł. Bardzo dziękuję. Ja nie myślę, że to jest takie nic, bo jednak wizja, którą mamy w swoim programie, jest wizją dość taką konkretną. Znaczy, my uważamy, że Polska może być rządzona lepiej niż robi to obecnie PiS i zdecydowanie lepiej niż robiła to Platforma. To nie ulega żadnej kwestii. Uważamy, że jesteśmy w takim momencie swojego rozwoju, że możemy dość szybko dorównać bogatym państwom zachodnim, takim jak Niemcy, jeżeli chodzi, i nie tylko Niemcy, jeżeli chodzi o poziom wynagrodzenia, jeżeli chodzi o poziom życia. I chcielibyśmy, żeby nam to nie przeciekało przez palce, a przecieka to w bardzo różny sposób przez palce, bo nie wykorzystujemy obecnie możliwości, które tkwią w Unii Europejskiej, obrażając się jednak na Unię i tocząc tam zupełnie niepotrzebne gry. To mogłoby wyglądać inaczej. Dzisiaj jesteśmy jednak izolowani w Europie. Trudno to ukryć. To nie jest w stanie z kolan, to jest głęboka izolacja. A jak się gra w drużynie, to się osiąga czasem zdecydowanie więcej. Uważam, że wielkim wyzwaniem jest jednak myślenie o przyszłości gospodarki, bo ona na razie toczy się dobrze i to jest fakt, ale ona się toczy dobrze z rozpędu. Powiedziałbym, że na razie to nie jest zasługa rządu pana premiera Morawieckiego. Były obietnice, że będzie więcej wspierania eksportu na przykład, że będzie więcej dbania o polską przedsiębiorczość. No, przedsiębiorcy, z którymi rozmawiamy, no nie są tak do końca zadowoleni. Także tutaj jest dużo kwestii tego typu. Naszym zdaniem wielkim wyzwaniem jest zdrowie. To zaczęło być widać teraz, ale myśmy o tym w programie bardzo mówili, że jeżeli nie będzie większych wydatków na zdrowie, jeżeli nie będzie uszczelnienia tego systemu, to po prostu wszyscy będziemy mieli z tym problemy, bo zdrowie jest dla każdego z nas najważniejsze. Starzejemy się, społeczeństwo nam się starzeje, mamy coraz większe potrzeby, żyjemy coraz dłużej. Także myślę, że w tym naszym programie jest taka pozytywna wizja, a nie tylko taka, jak to niektórzy mówią, totalna opozycja i takie ciągłe uderzanie w rząd bezmyślnie. Wszystko to, co mówimy, to raczej służy temu, żeby zaproponować rozsądne rozwiązania. Okej, i ostatni telefon chyba dziś, pani Helena z Podkarpacia. Dobry wieczór, pani Heleno, oddaję pani głos, prosimy o pytanie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tak, słuchamy pani pytania już, pani Heleno, zamieniamy się w słuch. Ja mam takie pytanie. Próbowałam się dodzwonić troszeczkę wcześniej, kiedy pan poseł mówił nam o tym, że dlaczego będzie lepszym kandydatem od pana Jakiego. Bo pan Jaki mówi o przeszłości, a pan o przyszłości. A kto panu tak powiedział, że pan Jaki nie mówi o przyszłości? Ja wiem, że to jest walka polityczna w tej chwili, ale pan Jaki ma swoją wizję, ma serce ogromne, zresztą pan też, to was różni. A przyszłość jeszcze się nie opowiedział tak jak pan. I bardzo dobrze, dziękuję. Pan Paweł ma teraz szansę zachęcić panią Helenę, by jednak oddała głos, chociaż pani Helena, nie wiem, czy z Warszawy, już nie pamiętam, żeby jednak Paweł Rabie jest z Podkarpacia, dokładnie. Że jednak Paweł Rabie jest lepszym kandydatem niż Patryk. Ja będę panią Helenę przekonywał, żeby przekonywała osoby, które mogą głosować w Warszawie, żeby oddała głos na mnie. Ja nie słyszałem tej wizji, o której mówi Patryk Jaki, jeżeli chodzi o przyszłość Warszawy. Niewykluczone, że taką wizję ma, natomiast jestem przekonany, że wielu warszawiaków oczekuje tego, żeby Warszawa była miastem, w którym każdy czuje się naprawdę dobrze. Każdy czuje się mieszkańcem, który jest szanowany, którego godność jest tutaj szanowana. I ja jako kandydat, który stara się budować mosty, a nie mury, myślę, że jestem w stanie taką właśnie atmosferę w Warszawie zapewnić. Właśnie, o tych mostach, a nie murach. Trochę gorzko będzie na koniec, panie pośle, bo mam taki osobisty żal do wszystkich polityków, że nie robią nic, by ten naród znowu był razem. 7 lat temu mord polityczny na Marku Rosiaku, wczoraj samopodpalenie. Właśnie minęła rocznica także. Tak, tak, wczoraj rocznica, wczoraj też samopodpalenie na znak protestu przeciw rządom PiS. I to polscy politycy wywołali takie dramaty, a pan do tego środowiska należy i trzeba coś zrobić, żeby to środowisko nie dzieliło już społeczeństwa, bo jakby nie było, mówienie o faszystowskim rządzie i totalnej opozycji nie pozwala tego narodu zebrać do kupy.
Ja też tak uważam. To znaczy myślę, że po obu stronach potrzebny jest rozsądek i pamiętanie, dla kogo jesteśmy. Że jesteśmy dla ludzi i że jesteśmy dla polskiego państwa i naszą rolą jest jednak szukanie wspólnych rozwiązań. Bo chcemy czy nie, mieszkamy w jednym kraju, a chcemy tego, jesteśmy, dzielimy ze sobą los, dzielimy historię, dzielimy przeszłość, teraźniejszość i dzielimy przyszłość. I postarajmy się zrobić, ja mam wielkie zastrzeżenia i wielkie pretensje zresztą do polityków, że bardzo często, bardzo bezmyślnie wypowiadają słowa, które ranią ludzi. Sam często to też robię i potem tego bardzo żałuję. Ale staram się trzymać język za zębami czasem i jednak uważać z tym, bo naprawdę, jeżeli się ma w tyle głowy, że pracujemy, jesteśmy wynajęci przez obywateli, żeby rozwijać nasze państwo i właśnie budować mosty, a nie mury, no to mam nadzieję, że rozumiejąc te misje, tak będziemy właśnie robić. Budujmy mosty, a nie mury. No właśnie. Paweł Rabiej, Nowoczesna, dziękuję bardzo. Dziękuję za wizytę w studiu. Czas tego programu minął. Można nas znaleźć na Facebooku. Wystarczy wpisać w wyszukiwarce nazwę programu. Oddaję państwu głos. Widzimy się za tydzień o 20:50. Miłego weekendu i do zobaczenia.